Jeszcze niedawno byłam taka szczęśliwa. Ale dlaczego? Zapomniałam. Moja mama jest Ukrainką, a tata Rosjaninem. Urodziłam się i wychowałam w Kirgistanie, a za mąż wyszłam za tatara. To kim są moje dzieci? Napisano Rosjanie, ale my nie jesteśmy Rosjanami. Jesteśmy obywatelami radzieckimi. Ale nie ma już kraju, w którym się urodziłam. Nie ma już miejsca, które nazywałam moją ojczyzną. Teraz wszyscy jesteśmy jedni tatarzy. Pod kierownictwem komunistycznej partii nasi uczeni, nasi dzielni żołnierze i strażacy po raz kolejny pokonali żywioł. Odnieśli niesłychane zwycięstwo. Zapędzili kosmiczny ogień do probówki. Macie zezwolenie, macie prawo niepokoić ludzi, zadawać pytania. Kto wam dał pozwolenie? Bali się swych przełożonych, a ci bali się tych wyższych przełożonych i tak dalej, aż do sekretarza generalnego. Jeden człowiek decydował o wszystkim gdzieś tam, na niebotycznej wysokości. Tak była zbudowana piramida władzy. Na samej górze car. Wtedy akurat komunistyczny. Ale pan! Cię opowiem o wesołych, jak tu się moje życie zaczynało. Do 17 lat wesoło u mamy i taty, a potem trzeba się zbierać za mąż i wywożyć sobie tego jedynego. Latem z wody wróżyłyśmy, a zimą z dymy. Ja lubiłam wróżyć z wody. Nad rzeką puszczałyśmy świeczki i lały wosk. Jak świeczka popłynie, to było świechło nadejdzie. A jak utonie, to tego roku panienka się zostanie. Gdzie mój los? Gdzie moje szczęście? Sąsiadka mi szepnęła, że słyszała Radio Swoboda o wybuchu w elektrowni czarnobylskiej. To u nas? Mama, co to pewnie, że gdyby to było coś poważnego, to by nas poinformowali. Mamy specjalny sprzęt, specjalną sygnalizację, skrony przeciwatomowe. Ostatni by nas, jestem o tym przekonana. Wszyscy przechodziliśmy kursy obrony cywilnej. Sama prowadziłam tam zajęcia, egzaminowałam. Nasze elektrownie atomowe są absolutnie bezpieczne. Można budować je na Placu Czerwonym w pobliżu Kremla. Są bezpieczniejsze niż samowar. Że podobne są do gwiazd, a my zasiejemy je na całej ziemi. Rzeczywistość fantastyczna. A we mnie wszystko było
wyostrzone, obnażone. Mieszkaliśmy 20 kilometrów od reaktora partyzanta. Partyzanci to ci, których biorą na ćwiczenia wojskowe. Wiek od 25 do 40 lat. Wielu z wyższym wykształceniem. Ja nawiasem mówiąc, jestem nauczycielem historii. Zamiast automatów wydawali nam łopaty. Przy ciemnych szaszkach, przy zielonych listeczkach, żeby jego nie kuło, nie działo, by się kupiło i jadło i spać chciało. Gwiazdy z orze boskie pomocnili, proszę was przez te późne wieczorne dzienne. Przy ciemnych szaszkach, przy zielonych listeczkach, żeby jego nie kuło, nie działo, by się kupiło i jadło i spać chciało. Gwiazdy z orze boskie pomocnili, proszę was. Hurra! Atom! Fizykę! Kosmos! Zwycięstwo nie jest u nas wydarzeniem, ale procesem. Stąd takie zamiłowanie do pożarów i powodzi. Potrzebne jest miejsce akcji, żeby okazać męstwo i bohaterstwo. I zatknąć sztandar! Radzieckie bogaństwo! Tak, tylko gdyby mi dali w ręce sztandar, też bym tam polał. Czwarta. Piąta. Szósta. O szóstej mieliśmy jechać na wieś do jego rodziców, sadzić kartofle. Siódma. O siódmej powiedzieli, że mąż jest w szpitalu. Nagadacie, nastraszycie, a my musimy wykonywać plany zbioru zbóż.
produkcji mięsa. Wszystko jest tutaj skażone. Nic z tego, co produkujecie, nie będzie nadawało się do spożycia. Jesteście prowokatorami! Skończcie z tą wrogą agitacją! Czekać! Słuchać! Przyjeżdżają tu uczeni. Fu! Psia ich mać! Nie dadzą ludziom żyć spokojnie! Pani mi wytłumaczy, co to są te pióry i co to jest promieniowanie mikrorentgenowe. Jak to promieniowanie w impuls przechodzi? Prąd jest? Co, gospodyni? Spakowaliście się? A co? Będziecie nam siłą ręce i nogi wiązać? Jak niektórych ruszy, jak kija wezmę! Babę na kolanach, modląc się. Jak niektórych będzie chciał przysiadać, to popamięta! Tu jest 70 piórów, tu nie wolno! Całe życie żyliśmy o własnych kartofelkach, a tu mówią, że nie wolno. To jest promieniowanie! A jakie promieniowanie może być w kołowie? Za szybą? Za drzwiami? Słyszałam, jak jeden mówił, że trzeba mieć dwa. A może jeszcze powiem z pieca w ziemi zakopywać. Właśnie, że tak. A ja bym chciał mieć tak, kiedy przecieka, żeby mi już odpadła niesłychana historia. Każą nam prać. Sześcieradła, obłoczki, poduszki. Ale przecież to wszystko w kałupie jest. W szafach, w kuferkach. Studnie na kłódki pozamykali. Owinęli celofanem. A na końcu wsi to i krowinę celofanem owinęli. Że woda brudna. Ale jaka tam brudna? Przecież czyściutka taka na kabale Bóg wie czego, likwidatory jedne. Żołnierze, co się dzieje? Czy to koniec świata? Będziecie nas likwidowali? Będziecie przekopywać ogrody i świetliska, zdjąć ziemię na grubość ostrzałopaty i usunąć całą żyzną ziemię do wysokości piachów. Bo dlatego zamiast automatów wydawali nam łopaty. Pojawiamy się w ich ogrodach jak diabły. Dlaczego przekopujecie grządki? Wyrwacie czosnek, a puste! Skoro czosnek wygląda jak czosnek, a kapusta jak kapusta. Siadajcie, chłopaczkowi, do stołu. Pogościmy was. Nalejemy po zadeczce. Usiądźcie. Mówcie, co się dzieje. Powiedzcie nam. Na samym reaktorze strażacy chodzili po miękkim paliwie, które się świeciło i nie wiedzieli, co się dzieje. To jak my mamy im to wytłumaczyć? Wszyscy mówią, pomieracie, że musimy wyjeżdżać, ewakuować się. Nasze drzwi, nasz talizman, rodzinna relikwia. Na tych drzwiach leżał mój ojciec. Nie wiem, czy u innych tak jest, ale u nas, nieboszczyka, powinno się położyć na drzwi jego domu.
Całe nasze życie zapisane jest na tych drzwiach, jak na starych papirusach. Jakże mamy zostawić? Pomóż! Ty chyba, bracie, coś nie tego. Drzwi nocą na motocyklu. Będziemy strzelać! Jesteście szabrownikami! Będziemy strzelać! Tak jakbym ukradł drzwi od własnego domu, tak? Użyłem ich gonią, ich tajemnicę.
To robota dla wariatów. Przecież nie da się przerwać całej tej ziemi. Jak dywany zwinięta dali. Z kwiatami, trawą, korzeniami. Setki metrów gołej, bezpłodnej ziemi. Gdybyśmy nie pili na umór co wieczór, to nie jesteśmy przecież skazańcami! Czas, żeby ktoś nas zmienił. Dowództwo wyraźnie mówi, że taka zmiana byłaby niekorzystna. To nowe koszty i nowe kłopoty. A poza tym jesteśmy bohaterami! Dostaniemy dyplomy! Najlepszy grabarz Związku Radzieckiego! U nas teraz tak dobrze, wszyscy szczęśliwi. Każdy promienieje, aż świeci. Nawet impotenci dzielą się na radioaktywnych i radiopasywnych. Coś ty powiedział? Daj spokój! Daj spokój! Bo mamy przecież pokojowy napór. Jak to się mówi? W każdym pokoju. Pojawią się troje, aby razem z ludźmi przynieść także zwierzęta. Ale jak? Jak przesiedlić wszystkie? Od biedy można byłoby przenieść te, które żyją na ziemi, ale te, które żyją w ziemi? Żuki, robaczki, albo te, które żyją na górze, na niebie. Jak to wyewakuować wróbla albo gołębie? Co z nimi zrobić? Nie mamy sposobu, żeby przekazać im wiadomość. Słyszeliście o Michaile Fedorczuku? No tym, co ukradł czołg smogielnika. Złapali go, chcieli wziąć do więzienia i wsadzić. Ale nie mogli. A wiecie dlaczego? Bo on tak świecił! Mamy bilety do Mińska. Nie jadę.
gadaj głupot, kobieto, za potrójną cenę kupiłem. Przecież nie zostawimy zwierząt. Kot jedzie z nami. Nie możemy zabrać niczego. Eka, kota się wchodzi do walizki. Kto będzie wiedział? Skąd jesteście? Spod pipeci. Dawajcie swoje szklanki i kubki. A to co, nie macie? Boją się nas. My w swoich brudnych ubrankach, między nich niezakażony. Biorą warstwy czarnoziemku. A potem wiozą mnie tam do siebie, do Mińska. Robią tam analizy. A potem każą zabrać te próbki z powrotem. One już dawno powinny leżeć w podziemnym bunkrze żelbetowym. Od miesiąca zwożą je tam z Białorusi. Ponoć nie ma już tam miejsca. A my na tej ziemi ożerne i siejemy. Nasze dzieci się na niej bawią. Każą nam pilnować plamu dostaw, mięsa i mleka. Z ziarna będziemy spirytus. Jabłka, gruszki, wiśnie idą na soki. Stare kobiety nie płaczą. Płaczą młode. Moja mama też płacze. Dojechaliśmy do Mińska. Normalna robota. Jestem likwidatorem. No ale powiedz, jak tam było? No przecież wiesz, po co jeszcze. No oczywiście, wystarczy liczyć podręcznik z fizyki od syna sąsiadki. To bez podstawówki. A ty tam pewnie bez czapki chodzisz. Się rozstają. Zupełnie tracił orientację. Nie wie, gdzie jest. Na jakiej ulicy? Która godzina? Wypada z czasu. Jak mogli nas tak kochać? Stołówka, na której wydawali nam posiłki, miała parter oraz piętro do dowództwa. Białe obrusy. Każdy miał bluzynę. A wam na całą wygadę nie dali ani jednego? Raz nam dozymetryści urządzili alarm. Promieniowanie na stołówce było wyższe niż tam, gdzie pracowaliśmy. Masz powiększone węzły oporne. Pójdziesz do lekarza. To przejdzie. Brawo! Mamy kolejnego z Czarnobyla. Nic mi nie boli! Nic mi nie jest! Zrobili mu jakąś operację! Całkowicie wycięli tarczycę, krtan. Serce powiększone 1,5 raza, nerki powiększone 1,5 raza, wątroba powiększona 1,5 raza. Gdy był jeszcze przytomny, klaskał w dłonie. To był umowny znak, wezwij karetkę. Nie bój się mnie. Nie boję się tego, co się z tobą dzieje. Jesteśmy na takiej ciemnej niteczce. Zawieśliśmy, a ja myślałam, że na nowo chwyciliśmy się życia. Co ja mogę ci dać poza lekami? Jaką nadzieję? Twoja miłość mnie uleczy. Ale co robić? Gdzie szukać ratunku? W lejomocy kapi bułki! Żeby się wyłączył! To zapomnę o bólu. Sprawdziłeś mnie. Inaczej będzie krzyczał tymi dniami.
poduszkę. Jego zapach. Słyszałeś o hiroshimskich hibakuszach? Nie. No tych, co przeżyli wybuch w Hiroshimie. Oni mogą liczyć tylko na małżeństwa między sobą. Ale... my jesteśmy czarnobylscy hibakusze. No dalej! Na co czekasz? Uciekaj! Jakimi? To jest moja siostra, a to jest moja Katia. Skąd jesteś? Jestem z rodziny czarnobylskiej. Z przesiedleńc. Czy mógł pani rodzić dzieci? Kochana, dla niektórych grzechem jest rodzić dzieci. Grzech kochać. Za co ten grzech? Grzech rodzenia dzieci. Czy można zabić kogoś miłością? Taką miłością?